Siemanko widzowie, jestem Pable TV i dzisiaj sobie omówimy powtóreczkę Alon Wolfa oraz Choke T49, który został wybrany przez większą ilość osób na moim Discordzie. Także zapraszam. Alon Wolf tutaj podobno ładną emeczkę zrobił, także oglądniemy i przy okazji omówię T49, czyli jeden z większych troli na 8 tierze. Jeden z większych aktualnie, bo kiedyś to był największy troll. Niestety, no. Teraz pojawiły się inne czołgi. No, ale tak zaczynając, to ma 1200 PW. O, tutaj. Aj, nie trafił. No, niestety. No, pancerza nie ma. Możemy przejść dalej. Ma 2000 DPM-u. No, jest taką jakby spoką liczbą. Troszkę taką nie za dużo, nie za mało, ale w sam raz. Czas przeładowania 16,3 sekundy. Średnie przebicie to 160 na kumulacyjnych i 80 na goldzie, czyli odłamkowo burzących. Na kumulacyjne zadaje 560, a zaś na odłamkowo burzących 780. W porywach nawet do 1000, znaczy w zaokrągleniu. Czas celowania 6,6 sekundy, rozrzut na 100 metrów 0,453, czyli lepszy niż KW2. No i ma szybszy movement. Do dołu ma 10 stopni opuszczenia działa. To jest... Nie wiedziałem o tym. No, tutaj Alon Wolf coś chyba... O, ładny team, ładny team. Dobrze, że wszyscy stoją i nic nie robią. Naprawdę uwielbiam takich graczy. Uwielbiam takich graczy, naprawdę. O, kurczę. Tutaj w Miocha może wejdzie. Nie? Jednak nie. Oj, przepraszam. No dobra, tak czy inaczej przechodzę. O, tutaj w Skorpiona ładnie może wejdzie. No i weszło ładnie w Skorpiona. Proszę Państwa. No, jaka średnia prędkość to 42 km na godzinę? No, nie ma co się dziwić, bo to w końcu light, czołg lekki. Do przodu 72 maksymalnie. Jak to na bulldogów przystało, bo jest z rodziny z bulldogowatych, nie? Jakby nie patrzeć. Szybko się obraca, bo 65 stopni na sekundę i wie, że też obraca szybko, bo 53 stopnie na sekundę. Przekraczanie przykrót ma, okej, okay, no i co? No i dobra, oglądamy po prostu. Okej. Okay. O, i tutaj ładnie na ISU będzie teraz, znaczy ISU wyrwie mocno, powinien przynajmniej. Od boku nawet by weszło. Chyba od boku, nie? Z tego co pamiętam, nie grałem dawno. No, 725, czyli akurat taka średnia średnich, ale troszkę poniżej. Łe, 160 zadał, ale kozak. Ja 75 tam 2 trzyma, ładnie, ładnie. Te 77 Cannonball, nie wiem co na ich spamie robi kompletnie, ale okej. Okay. Jakby... Aha, dobra, okej, okay, dobra. Już nieważne. No i tutaj ładnie wszystkich pozabija T49. Alon Wolf w sensie. O, tutaj ładnie schaeczka. No za fulla mogła za fulla polosować, no. No nie powiecie, że nie, no. Tak ładnie za fulla mogła polosować. Skoda, no. Oj, mały paseczek. Nie ma co. Mały paseczek tutaj do trafienia. I jeszcze jakiś dziwny ruch kamery. No i... No i weszło. Nie weszło, znaczy. Za 300. Masakra. Mógłby starano wjechać w samowętę, ale dobra. Tutaj nie będę podpuszczał. O, okej. Okay. 7 Cannonball go zabił. Zniszczył. No i co? No i tutaj ładnie. Trafi go? Nie wiem, co on tutaj chciał zrobić. Tak dokładnie. Alon Wolf. Ale... Ale to był ładny strzał w tym momencie. 700 z wykrzyknikiem, ładnie, maksymalna wartość, ładnie, ładnie. 77 Cannonball niech zginie teraz. Myślałem, że ta Skoda jest jakaś upośledzona, ale dobra. No, no i, no i pięknie. No i co by tu więcej mówić? No 5000 damage'a, 3 kile, jak najbardziej. Zwycięstwo totalitarne. Nie ma co tutaj w ogóle mówić. No tutaj coś się zbugowało, masz inne działo. No, 500 asysty, 7 uszkodzonych. Ja naprawdę coś z tym działem jest nie tak. No, no i pięknie, no co więcej podać, no.
znaczy dodać. Naprawdę Alan ładną giereczkę zagrał.